Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie tygodniowe na czas od 27 czerwca do 3 lipca 2022 roku. Przygotowałam tym razem talię Modern Witch Tarot i talię Życie z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie na ten tydzień. Okej, no dobrze. Będziemy zaczynać od przesłania na ten tydzień. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę wasze wyższe ja, niech również was prowadzą, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. No i zobaczmy. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Okej. Archanioł Gabriel, no proszę, przychodzi do nas nowina. Archanioł Gabriel przychodzi z nowinami, też jest kartą nowego początku, ale przede wszystkim jest to archanioł, czyli zapowiada się naprawdę bardzo konkretny tydzień. Już czytam znaczenie tej karty. Przekaz Archanioła Gabriela otacza nas. Archanioł Gabriel otacza nas swoją troską i przynosi nam radosną nowinę. Nadszedł czas uzdrowienia wszystkich związków w naszej ziemskiej i duchowej rodzinie. Potężny Archanioł Gabriel jest teraz z nami i daje nam pewność. Możemy teraz przezwyciężyć wszelkie trudności i ograniczenia, które nie pozwalają nam się rozwijać. Kiedy walczymy sami ze sobą, kiedy walczymy z otaczającym nas światem, możemy czuć się samotni i bezsilni. Oznacza to, że niepotrzebnie oddajemy swoją moc tej sytuacji. Wiedzmy, że jesteśmy istotami zbudowanymi ze światła, chronieni przez Bożą miłość, która teraz i zawsze nas otacza. Bądźmy zawsze w mocy miłości, pokoju i harmonii. Wówczas uwolnimy się od lęku o siebie i bliskich. Przestańmy na chwilę myśleć o tym, co jest złe w naszej sytuacji. Prośmy o jasność myśli i pokój. Jesteśmy członkami jednej Bożej rodziny. Rośnijmy, rozwijajmy się, twórzmy jedność, którą jesteśmy. Następnym razem, kiedy znajdziemy się w podobnej sytuacji, powiedzmy poniższą afirmację. Jesteśmy, którzy jesteśmy. Jesteśmy Bożą mocą w miłości i pokoju. Używamy swojej mocy, aby tworzyć tylko pozytywne rozwiązania. Przepiękna energia Archanioła Gabriela, który przynosi nam właśnie te radosne nowiny. Więc tutaj też ten tydzień może być takim czasem, w którym właśnie usłyszymy te dobre wiadomości, te nowiny, na które czekamy być może niektórzy już bardzo długo. No, jak pamiętacie pewnie z Biblii, Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, prawda? Więc to jest właśnie ta dobra nowina. Dla każdego tutaj oczywiście może być w innej kwestii życiowej. A dodatkowo też właśnie jest, Archanioł Gabriel jest aniołem nowych początków. Więc też tydzień z tym może być związany. Okej, no dobrze. Postawimy kartę. Kochani, będziemy zaczynać od raczków. Drogie raczki, które mają urodziny w tym tygodniu, życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani. Dużo zdrowia, miłości, bogactwa, spełnienia i spełniajcie swoje marzenia. Wszystkich was mocno przytulam i życzę wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ok, a dla wszystkich raczków na czas od 27 do czerwca do 3 lipca, co tutaj się pokaże? Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie raczki? 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Raczki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na ten czas? Raki.
27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Kapłan, dwójka kielichów i sąd ostateczny. Rada, dwójka buław i z przełożenia eremita. O proszę. Eremita, on jest, tak widzę go jako takiego trochę łącznika tygodnia. Może to być tak, że niektóre raczki w ostatnim tygodniu gdzieś były bardziej zajęte swoimi sprawami. Może tak potrzebowały troszkę się tak odosobnić, pobyć, być może u siebie w domu, lub może niektóre gdzieś wyjeżdżały, żeby troszeczkę właśnie pobyć ze sobą, ze swoimi myślami i ze swoimi sprawami. Może niektóre też wyjeżdżały po to, żeby się czegoś nauczyć, bo eremita też często o tym mówi. Ale ten tydzień zapowiada się już dużo bardziej taki kolektywny. No, dwójka kielichów w samym środku czytania dla wielu raczków może oznaczać spotkania z ukochanymi, randki, czułe słówka, bliskość i tak dalej, prawda? Więc bardzo, bardzo taka dobra energia, jeśli chodzi o uczucia. Też wiele rzeczy może właśnie, jest karta sądu ostatecznego przy tej dwójce, więc niektóre pary mogą mieć taki, jak to się mówi, wybuch miłości, prawda? Że te uczucia gdzieś tak się odrodzą, zwłaszcza w stałych związkach tutaj tak może być, bo karta kapłana tu może mówić o takich wieloletnich związkach, wieloletnich uczuciach. Dodatkowo też, oczywiście tutaj chodzi o uczucia, ale też te karty mogą odnosić się do sytuacji zawodowych. Dwójka wtedy będzie mówiła o na przykład podpisaniu jakichś umów. Często im ta karta pokazuje takie dogadanie się, że dwie osoby, często mi to pokazuje na przykład jakieś rozmowy o pracy albo coś takiego, że dwie osoby się dogadują, mówią tak, będzie nam po drodze. Więc jak najbardziej tutaj tak może być i wtedy następuje takie odświeżenie sytuacji, wejście na taką drogę, takie ożywienie tego wszystkiego, co się w waszym życiu dzieje zawodowym. Oczywiście to nie musi być nowa praca, to może być na przykład nowe stanowisko w obecnej pracy. To mogą być też kontrakty między firmami różne i tak dalej, więc taki jest taki skok do przodu poprzez właśnie takie dogadanie się, poprzez zgodę, poprzez umiejętność właśnie jakichś pertraktacji i tak dalej, ale też na takim poziomie w dwójce kielichów to jest taka, idzie taka energia z emocji, z uczuć. Więc ludziom po prostu jest po drodze, na przykład dlatego, że wybierają to samo, że są podobni do siebie też pod tym względem. Więc tutaj mówię akurat o sytuacji zawodowej. Więc tydzień dla was się bardzo ładnie zapowiada, drogie raczki. Dwójka buław jako rada może na przykład mówić, żeby na przykład zaplanować jakąś podróż, być może właśnie z ukochaną osobą. Też tak może być. To jest karta właśnie, dwójka buław jest kartą planowania, często planowania też podróży. Bardzo często ta karta też mówi o nowych możliwościach, o jakichś ofertach, które warto będzie przejrzeć. Mogą to być też jakieś sprawy właśnie związane z wyjazdami, ale ogólnie jest to też karta brania pod uwagę takich nowych możliwości i próby wplecenia ich w swoje życie. Więc myślę, że warto nad tym się zastanawiać. Może to być też związane właśnie z jakimiś nowinami, o których mówił Archanioł Gabriel, prawda? Że mogą pojawić się jakieś takie opcje, których do tej pory nie braliście i to może właśnie być tym, właśnie to może przynieść taki efekt przebudzenia, odrodzenia się. Czy to w relacjach, czy w waszych sprawach prywatnych, czy w sprawach zawodowych, czy jakichś innych, następuje takie ożywienie. Więc bardzo macie piękne karty, drogie raczki, na ten tydzień. Ważne jest też, żeby dokonać tutaj odpowiedniego wyboru, żeby też złapać tę okazję, która się nadarzy. Może to być jakaś fucha, może to być jakiś last minute na przykład, albo cokolwiek, jakaś opcja. Opcja, która, jakaś taka, wykorzystanie jakiejś takiej nowiny, możliwości, która, dzięki której możecie wprowadzić do swojego życia więcej właśnie takiej szczęśliwości, piękna i zrobić krok do przodu. Pozdrawiam serdecznie, drogie
raczki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Lwy. Drogie lwy, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych lwów słonecznych, osób, które w znaku lwa mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus, też jest to czytanie dla Was. Jakie energie, jakie potencjały, drogie lwy. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Dla lwów. Lwy. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Lwy. Trójka buław. 10 mieczy. I dwójka kielichów. Rada. 7 mieczy. I 9 kielichów z przełożenia. Okej. No dobrze. Przede wszystkim no jest to 9 kielichów mówi o tym, że będziecie w tym tygodniu szukać przyjemności, przyjemności życia. Może będą jakieś możliwości związane z jakimś celebrowaniem jakichś świąt, może czyjeś imieniny, czyjeś urodziny, może gdzieś będziecie u kogoś, też różne takie okazje do świętowania mogą się pojawić, ale ogólnie jest, ten tydzień po prostu też może być bardzo przyjemny i warto będzie też pod takim kątem na niego popatrzeć, bo dlaczego o tym mówię, bo tutaj w środku czytania mamy 10 mieczy. Uwielbiam tę dziesiątkę mieczy w tej talii, bo ona pokazuje takie odpuszczenie, że też taki moment jak może czasami tak macie, że przed snem jeszcze sprawdzacie pocztę, jeszcze coś tam, ale człowiek już jest taki zmęczony, że więc to tak może być, że jakiś moment w tygodniu możecie odczuwać jako takie właśnie zmęczenie albo ewentualnie takie odpuszczenie. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj jest moment wyczekiwania, więc może tak być, że będziecie czekać albo na czyjś telefon, albo na jakieś zaproszenie, albo jakąś opcję, która ma się wydarzyć, może telefon od ukochanej osoby i w końcu, i powiem tak, jak odpuścicie, jak sobie przestaniecie tym głowę zawracać w kółko myśląc, to wtedy to się pojawi. To jest coś takiego, wiecie. Jak ktoś mówi prawo Murphy'ego, prawda? Dopóki człowiek ciśnie, to nic wtedy nie wychodzi. Wystarczy, że puści i wtedy następuje ta realizacja. I tak tutaj też może u Was być. Ale też myślę, że warto wiedzieć w tym tygodniu, co się chce. Warto wiedzieć, w jaki sposób osiągnąć ten swój cel. Może trzeba będzie użyć jakichś takich, no bym powiedziała, wytrychów życiowych. Mamy siódemkę mieczy jako radę, a siódemka mieczy jako rada zawsze mówi o tym, żeby być sprytnym, żeby umieć obejść jakieś niebezpieczeństwo, czy jakieś takie, jakby to powiedzieć, tak zrobić, żeby osiągnąć swoje, ale tak, żeby inni nie wiedzieli, że bardzo się o to staraliście. Czasami tak jest, na przykład w związkach, prawda? Bo tutaj jednak ta dwójka kielichów jest na końcu i ona tutaj odpowiada, że te rzeczy, które myślicie, że na przykład się nie udadzą, albo że jakiś będzie taki moment właśnie, że albo nie będzie odpowiedzi i nie będzie wiadomo, co trzeba będzie zrobić, to tutaj trzeba coś będzie pokombinować, żeby ta odpowiedź właśnie przyszła, coś tutaj popróbować, więc też tak może być, że te wiadomości tutaj, o których mówi Archanioł Gabriel i to, żeby dzięki temu być właśnie, mieć to zadowolenie, taki komfort i żeby Wasze marzenia się spełniły, bo to jest karta spełniająca marzenia, no być może trzeba będzie jakoś
troszeczkę pokombinować, ale będzie warto. Oczywiście ja mówię tutaj o takim właśnie główkowaniu i byciu sprytnym, ale w ten sposób, żeby oczywiście nikogo nie krzywdzić i no, żeby to było po prostu działanie w porządku z poziomu serca. Oczywiście, więc tutaj też można być mądrym i znaleźć sposób. To jest karta, która bardzo często mi po prostu mówi, znajdź sposób, by się dogadać, by była zgoda, by doszło do spotkania, by, czy to by było na przykład zawodowo też jak najbardziej też pod tym kątem. Więc w różnych sferach życia oczywiście może dochodzić właśnie do takiej przysłowiowej zgody i czy to będzie między ukochanymi, czy to będzie zawodowo z szefem, czy ze współpracownikami. Ten tydzień tutaj na to będzie bardzo dobry i znajdziecie na to sposób. Może trzeba będzie trochę pokombinować, ale efekt będzie osiągnięty. Obserwujcie sytuację, drogie lwy, trzymajcie rękę na pulsie, a to spełnienie do Was przyjdzie i spełnią się Wasze życzenia. Pozdrawiam serdecznie, drogie lwy. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Panny. Drogie panny, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie panny, na czas od 27 czerwca do 3 lipca 2022 roku. Nasze kochane panienki słoneczne. Osoby, które w znaku panny mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus. Też jest to czytanie dla Was. Panny. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Gwiazda. Siła. I 8 buław. Rada. Rycerz mieczy. Drogie panny, jak ja się cieszę, że macie w końcu dobre karty, bo chyba już przez 3 tygodnie takie wam szły energie, że no, ciężko mi to było przekazywać, ale w końcu jest. W końcu jest. I gwiazda, i siła, i 8 buław, i 4 buław. I rycerz mieczy jako rada. Karta, która wskazuje, żeby działać, żeby tutaj się otworzą jakieś bramy przed Wami. Tutaj naprawdę jakieś opcje, na które dawno być może czekaliście, jakieś wiadomości, jakieś informacje, jakieś pozwolenia dla niektórych na przykład. Tu zacznie się po prostu dziać. To jest ten tydzień. To jest ten tydzień, który spełni Wasze życzenia. Archanioł Gabriel tutaj z karty anielskiej, on przychodzi z tą dobrą nowiną. Ta dobra nowina tutaj do Was idzie i da Wam siłę. Da Wam siłę. Naprawdę tutaj może być, jest 4 buław, jest karta sukcesu, karta też takiego poczucia, że wszystko się dzieje, że czujemy się bezpiecznie, że wszystko się dzieje w gronie właśnie osób, które akceptujemy i tak dalej, więc bardzo, bardzo to dobrze wygląda. Jakieś ważne informacje, jakieś wiadomości, też być może dla niektórych podróże, bo 8 buław też jest, oprócz tego, że kartą komunikacji, to też jest kartą wyjazdów, podróży. Piękne energie, karta siły, którą mamy tutaj w środku czytania, ona przede wszystkim mówi, że Wy wracacie do tych sił. Że, jak ktoś mówi, wracacie na konia, prawda, że będzie Wam się chcieć, będziecie mieć taką werwę, to będzie naprawdę dobry tydzień. Pomimo tego, że jest to tydzień z nowiem, prawda, gdzie ta energia gdzieś tam schodzi, ale być może to, co miało u Was już zejść, tego negatywnego, to już zeszło w ciągu tych ostatnich tygodni i teraz to będzie tylko taka właśnie droga do przodu. Już na przesilenie też tam były dobre karty, więc myślę, że to od tego czasu przesilenia coś już puszczało. A tu przychodzi energia spełnienia życzeń. Karta gwiazdy. Karta, która też przynosi ochronę w działaniach, więc też Wasze działania, Wasze marzenia, Wasze
to co chcecie, po prostu życzenia też będą tak jakby pod opieką, więc myślę, że ten Archanioł Gabriel tutaj bardzo będzie Wam pomagał, jeżeli potrzebujecie właśnie jakiejś takiej większej pomocy, to kontaktujcie się mentalnie właśnie z Archaniołem Gabrielem, prosząc właśnie o wsparcie, o wskazówki i obserwujcie świat dookoła, bo te wskazówki do Was będą przychodzić. Radą tu jest Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy działa szybko, jest zero-jedynkowy, jest bardzo konkretny. Jeżeli, jak ktoś mówi, bramka się odemknie, to trzeba iść, tutaj nie wolno zastanawiać, tutaj po prostu trzeba działać konkretnie, robić swoje. Może właśnie dla niektórych będzie to jakiś wyjazd, może się pojawić jakaś opcja, okazja, jakaś możliwość, szansa, żeby wyruszyć po spełnienie swoich marzeń. Więc dla panien bardzo, bardzo dobry czas. Pozdrawiam serdecznie, drogie panny, i z przyjemnością popatrzę jeszcze przez chwilę na te karty, bo naprawdę w końcu macie dobre czytanie, co mnie bardzo, bardzo uradowało. Pozdrawiam Was, niech ta gwiazda Wam przyświeca przez cały tydzień. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Wagi. Drogie wagi, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały? Nasze kochane wagi słoneczne, osoby, które w znaku wagi mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla Was. Co dla wag? 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Wagi. Wagi, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. 9 mieczy, rycerz kielichów i królowa kielichów, rada, czwórka mieczy i z przełożenia 9 kielichów. Kochani, tutaj 9 kielichów z przełożenia jest, pokazuje tutaj jakąś potrzebę spełnienia jakiegoś marzenia, pragnienia waszego serca. Tutaj zresztą jest i rycerz kielichów, i królowa kielichów, więc dla niektórych wag mogą to być sprawy uczuciowe, związane właśnie ze spotkaniem, czy jakaś randka, czy po prostu spędzanie ze sobą czasu. Też może to być związane z jakimiś takimi spotkaniami, nawet z wyjazdami, z podróżą, bo pod spodem mamy rycerza mieczy. Jakieś spełnienie, jakieś pragnienie, które być może od dawna gdzieś Wam chodziło po głowie, może właśnie jakiś wyjazd, ale troszkę za bardzo się tutaj czymś tak przejmujecie. To jest tak jakbyście chcieli interweniować, żeby sprawy przyspieszyły, bo tutaj mamy i rycerza kielichów, i królową kielichów. A oni są tutaj naprzeciwko siebie, więc sprawy i tak idą do przodu. Więc czy by to chodziło o relację taką osobistą, miłosną, czy jeśli by to chodziło o sprawy jakieś takie w porozumieniu, jeśli chodzi o jakieś zawodowe rzeczy, bo u jednych może to być w tej sferze, u innych w innej, bo to jest czytanie ogólne, więc na pewno nie będzie to u wszystkich tak samo. Ja bym powiedziała tak, kochani, nie rozdzielajcie włosa na czworo. Jeżeli jakaś relacja Was trochę niepokoi, jeżeli zastanawiacie, co zrobić, żeby tutaj było lepiej, to prędzej tutaj bym poprosiła właśnie Archanioła Gabriela, który wyszedł na ten tydzień i jest właśnie tym archaniołem od tych dobrych nowin, żeby właśnie pomógł Wam, żeby jakaś informacja do Was przyszła, żebyście mogli zrealizować te swoje pragnienia swojego serca, czy to zawodowe, czy prywatne, a nie właśnie siedzieć i tak się zamartwiać, albo
bo czasami tak jest, że z braku wiadomości wymyślamy niestworzone historie. Znacie to, prawda? Każdy to zna. Każdy to zna, że brak wiadomości traktuje jako pole do wymyślania tysięcy niestworzonych historii, najczęściej negatywnych, prawda? Więc tutaj na to trzeba uważać, żeby sobie nie robić, no jak to się mówi, krzywdy i nie projektować też negatywnych rzeczy na, czy to na relację prywatną, czy na relację zawodową. Więc tu na to zwróćcie uwagę. Radą jest czwórka mieczy. Czwórka mieczy radzi właśnie odpocznij, zrelaksuj się. Jeśli akurat w tym momencie nie możesz czegoś realizować, bo dopiero musisz czekać na jakąś wiadomość, na jakiś sygnał czy coś tam, to wykorzystaj to dla siebie. Wykorzystaj właśnie, żeby się albo żeby się wyspać, albo żeby zrobić sobie jakąś kurację na przykład, bo w czwórce mieczy to też często są właśnie a to jakieś, można sobie gdzieś do jakiegoś spa się udać, czy po prostu odpocząć, włączyć sobie jakąś muzykę relaksacyjną i spróbować oczyścić umysł z tych negatywnych energii, które się gdzieś tam czasami pojawiają. Myślę, że bardzo, znaczy mi akurat w tej karcie, w takim codziennym czytaniu najczęściej wychodzi właśnie takie uspokojenie się, odespanie, zregenerowanie się, pozwolenie sobie na takie właśnie na regenerację, po to, żeby te czarne myśli po prostu z głowy wyrzucić, żeby ich po prostu nie było, żeby dać szansę, by sprawy działy się tak jak trzeba, a one mogą się trochę przedłużać, ale finalnie będzie szczęśliwie, bo dziewiątka kielichów mówi o spełnieniu życzenia. Jest to karta spełniająca życzenia, więc co tutaj dużo mówić, waga będzie zadowolona, byleby tylko sama sobie nie tworzyła negatywnych scenariuszy. Pozdrawiam serdecznie, drogie wagi, niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Skorpiony. Drogie skorpionki, co dla Was 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych skorpionów słonecznych, osób, które w znaku skorpiona mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus? Też jest to czytanie dla Was. Skorpiony, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Koło fortuny. Królowa kielichów. I umiarkowanie. Rada. Cesarz, wow, drogie skorpiony, piątka mieczy z przełożenia. Może tak być, że po takim trochę być może burzliwym, bo ile dobrze pamiętam, chyba mieliście kartę diabła w zeszłym tygodniu, może po jakimś takim trochę burzliwym zeszłym tygodniu będziecie wychodzić z jakiejś takiej właśnie energii konfliktu, energii, gdzie trzeba było gdzieś taki jakiś sparring z kimś zrobić. I to jest, i powiem Wam, że wychodzicie z tym po tej sytuacji bogatsi w doświadczenie, ale też bardzo Wam to uporządkowało energię. Ja mam takie wrażenie, że zrobiliście jakiś taki naprawdę duży skok w jakiejś sprawie. Może dowiedliście swoich racji w jakiejś sprawie, ale też mogło też tak być, że wyzwoliliście się od, bo tak patrzę tutaj, królowa kielichów jest. No, ktoś tutaj próbował, znaczy z jednej strony można tak powiedzieć, że ktoś mógł tutaj próbować w zeszłym tygodniu, królowa kielichów czasami to jest matka, ale tu bym jednak już patrzyła na ten tydzień, bo tak trochę poleciałam. Bardzo mi ta sytuacja z poprzedniego, ta piątka tutaj dosyć intensywna jest. Ok. Przyszły tydzień, 27 czerwca, 3 lipca.
Jest to wskoczenie na koło, kochani. Jesteście na wozie. Sprawy ruszają do przodu. Może być jakiś szczęśliwy traf, może być jakaś opcja, której do tej pory nie braliście pod uwagę. Tu pamiętajcie, Archanioł Gabriel, on przychodzi z tą dobrą nowiną, prawda? Więc jakaś opcja, jakaś możliwość może Wam bardzo pomóc. Też tu Królowa Kielichów, to może być dla niektórych Wasza karta, bo no, Królowa Kielichów to jest karta między innymi też Skorpiona jako Trygonu Wodnego. Może to być opcja dla niektórych Skorpionów, Waszej partnerki lub partnera, bo no, to jest czytanie ogólne, więc tutaj nie określamy płci. Osoby, która jest Wam bliska i ta osoba w tym tygodniu też może być ważna. Ktoś, kto działa na Waszą rzecz z serca. Więc to też jest tutaj ważna rzecz. I mamy kartę umiarkowania, czyli znalezienie jakiegoś złotego środka, wypracowanie sobie drogi i uzdrowienie sytuacji, która do tej pory była trudna, która więziła Was w jakiś sposób. Radą jest karta cesarza, czyli wprowadzenie zasad. Ja myślę, że dobrze by było wprowadzić właśnie po ustanowieniu tego umiarkowania, tej równowagi w Waszym życiu. Trzeba będzie ustalić być może nowe zasady, coś takiego, co pozwoli, co będzie taką trampoliną do przyszłych Waszych sukcesów, czy to zawodowych, czy w relacjach. To też jest takie poczucie, w karcie cesarza też jest takie poczucie, że zasady, które wprowadzam, one są, bronią mnie, ale też moje otoczenie, moich bliskich, czy moją firmę na przykład, czy ogólnie to, co robię, moje pasje. To jest też tutaj ważna, bardzo ważna rzecz. I myślę, że tu ten tydzień może być dla Was wytyczeniem takiej nowej drogi, czy to w relacji, czy w sprawach zawodowych, czy jakichś innych, której no, przez dłuższy czas, myślę, będziecie mieli szansę utrzymać jakiś taki konkretny azymut w Waszym życiu, w tych sprawach. Bardzo, bardzo dobre karty. Konflikty zostają w przeszłości. Więc to też jest dobra nowina dla Was, drogie Skorpiony. Pozdrawiam Was serdecznie. No i łapcie traf, łapcie okazję. Te nowe wiadomości, nowe początki, o których mówił Archanioł Gabriel, mogą być Waszym udziałem. Bądźcie uważni, bo to może Wam bardzo, bardzo pomóc. Pozdrawiam serdecznie, drogie Skorpiony. Niech to będzie dla Was wspaniały tydzień. Strzelce. Drogie Strzelce, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych strzelców? 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Nasze kochane strzelce. Co dla Was? 27 czerwca, 3 lipca. Strzelce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Strzelce, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Gwiazda, Słońce i Eremita. Rada, dwójka buław. No, drogie strzelce, super. I jeszcze do tego dziewiątka kielichów z przełożenia. Macie trzy karty spełniające życzenia tutaj wśród pięciu kart na stole. Więc, kochani, to jest tydzień, w którym możecie naprawdę, naprawdę zrealizować coś ważnego dla siebie. Jakaś okazja, jakaś szansa na jakieś spełnienie, jakieś, nie wiem, grajcie w jakieś totolotki. Oczywiście nikomu nie polecam hazardu, ale dużo szczęścia w tym tygodniu może do Was, drogie strzelce, popłynąć.
Jest Archanioł Gabriel, który przynosi dobrą nowinę, więc też tutaj dla Was jakieś okazje, jakieś możliwości, coś, na co być może długo czekaliście, może ktoś czekał na pracę, może ktoś czekał na miłość, może ktoś czekał na jakieś zrozumienie jakiejś ważnej sprawy w swoim życiu. Tu to zrozumienie też jak najbardziej może być, bo jest karta Eremity, więc to też czasami Eremita też czasem mówi o podróżach, wyjazdach, ale też jest to karta takiego zrozumienia, że nagle możemy zrozumieć, że te wszystkie doświadczenia, które do tej pory zbieraliście, one się mogą tak jakby w tym tygodniu skumulować i nagle jest takie pełne oświecenie, pełne zrozumienie. Dużo szczęścia, dużo, dużo szczęścia. Jakieś, jakby to powiedzieć, to jest, kochani, tydzień, w którym macie szansę zrobić jakiś naprawdę bardzo duży krok do przodu. Poprzez właśnie też docenienie, zrozumienie, wyłapanie jakiejś szansy, okazji. To jest tydzień dla strzelców, które nie boją się zrobić kroku do przodu. To jest tydzień dla strzelców, które są aktywne, które nawet mogą chcieć móc na przykład nawet gdzieś wyjechać, żeby spełnić swoje marzenie. Bo Eremita też, pamiętajmy, że to jest karta, między innymi też karta podróży. Bardzo, bardzo mocna energia. Karta Słońca jest tutaj w centrum czytania. Też może to być karta, która może wskazywać, że ważną osobą w tym tygodniu dla Was może być ktoś spod znaku Lwa. Ktoś, kto może wprowadzić w Wasze życie też dużo właśnie takiej jasności, takiego właśnie zrozumienia tego, jak być szczęśliwym, co robić, żeby to osiągnąć. Radą tutaj, kochani, jest dwójka buław, a dwójka buław mówi: śmiało planuj swoje życie, śmiało otwieraj się na nowe możliwości. To jest karta właśnie nowych możliwości, nowych początków też, więc to jest też bardzo ta karta tutaj z Archaniołem Gabrielem pięknie się spina. Więc strzelce drogie, nie zmarnujcie tego tygodnia. Nie zmarnujcie tych okazji, tych możliwości. Oczywiście wiadomo, że może też tak być, że trzeba będzie się też o coś tutaj postarać, ale właśnie poprzez wykonanie kroku, żeby spełniać swoje marzenia, wszechświat zaczyna pomagać, prawda? Wszechświat zaczyna współpracować z tymi, którzy robią ten pierwszy krok. Więc tu na to zwróćcie uwagę. Tu trzeba zaplanować i zrobić ten pierwszy krok. I wtedy przychodzi to wspaniałe spełnienie. Tyle pięknych kart w jednym miejscu. Drogie strzelce, otwierajcie się na szczęście, miłość, dobrobyt, sukces w Waszym życiu. To jest ten tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę cudownego tygodnia. Koziorożce. Drogie koziorożce, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych koziorożców słonecznych, dla osób, które w znaku koziorożca mają ascendent, księżyc, Marsa lub Wenus. Też jest to czytanie dla Was. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Koziorożce, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Koziorożce, 9 mieczy, kochankowie i 8 buław. Rada, król mieczy. Ok, i umiarkowanie z przełożenia. Kochani, tu pierwsza rzecz, jaka rzuca mi się w oczy, to przede wszystkim to, że jest jakaś sprawa, o którą się po prostu martwicie. Czy to się uda, czy się nie uda, co zrobić.
w tę stronę czy w tę stronę z jakąś sprawą, czy z relacjami, czy jakieś zawodowe rzeczy, czy też może być zastanawianie się nad jakimś konkretnym ruchem, wyjazdem, może ktoś myśli o jakimś wyjeździe za pracą. Też to jest czytanie ogólne, więc ja tutaj mówię różne opcje. Powiem Wam tak, że w momencie, jak już podejmiecie decyzję, bo karta kochanków też dodatkowo tutaj mówi o dokonaniu wyboru, więc w tym momencie im szybciej ta decyzja zostanie podjęta, tym lepiej dla Was, bo wtedy uwolnicie po prostu bardzo dużo takiej fajnej energii. Czy to będzie chodziło właśnie o relacje, czy o jakieś wyjazdy, czy ruszenie, takie puszczenie w ruch jakiejś konkretnej sprawy, która jest dla Was ważna, dzięki której czujecie się właśnie, czujecie, że macie taką opcję właśnie takiego rozwoju, robienia czegoś takiego od serca. Więc też tutaj tak może być. Z przełożenia jest karta umiarkowania, więc może tak być, że ostatnie z tygodni albo ostatni tydzień był taki dosyć spokojny i wiele rzeczy się tak jakby układało, pouzdrawiały się pewne rzeczy, więc powiem tak, kochani, nie zamartwiajcie się za bardzo, używajcie, możecie analizować różne sytuacje, bo dziewiątka mieczy, no jest, mówi się, że to jest karta zamartwiania, prawda, że no wiadomo, zamartwianie się jest, w słowie zamartwianiu jest coś martwego, prawda, więc tego nie róbcie, bo projektujecie wtedy negatywne rzeczy. Ale też 9 mieczy jest kartą analizy i to ważne, żeby wykorzystać swoje myśli do takiego rzeczowego analizowania spraw, a nie do jakiegoś czarnowidztwa. Więc tu bardzo ważna rzecz, zwłaszcza że karta rada to jest król mieczy, a król mieczy właśnie ma klarować sytuację, ma rozświetlać, a nie zaciemniać, nie powodować jakieś lęki czy cokolwiek. Więc ważną rzeczą jest, żeby popatrzeć na całą sytuację z wyższej perspektywy, dokonać oceny i zadziałać według tej oceny. Tutaj może to być związane też z jakąś nową sytuacją, z jakimś newsem, z jakąś nowiną, bo też 8 buław, też czasami to są takie nagłe wieści, coś się tutaj podzieje i trzeba będzie dokonać jakiegoś być może wyboru. I myślę, że tu ten może to być związane z tym, czego pragniecie, ale wybór powinien być w połączeniu z tak, po prostu, żeby trzymać się faktów. Tak bym to powiedziała, że trzymanie się faktów pozwoli Wam podjąć odpowiednie decyzje. Dzięki którym też Wasze sprawy ruszą do przodu. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Wodniki. Co dla naszych kochanych wodników? Jakie energie, jakie potencjały dla Was? Wspaniałe wodniki. Słoneczne osoby, które w znaku wodnika mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla Was. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku dla wodników. Kapłan, wieża i as buław. Rada, trójka denarów. Okej. Siódemka denarów z przełożenia. Kochani, ja mam takie wrażenie tutaj, że ta wieża, która jest w środku czytania dla Was, to może być jakaś wiadomość, coś, co, bo tutaj mamy Archanioła Gabriela, który przynosi te dobre wiadomości. Ja myślę, że tutaj ta wiadomość będzie dobra, tylko może być taka niespodziewana, bo karta wieży często pokazuje właśnie takie niespodziewane rzeczy, takie, które na początku myślimy, o Boże, co tutaj z tym zrobić, nie? Co zrobić z taką wiadomością? To może być dla jednych na przykład opcja
jakiejś nowej pracy, ale na przykład gdzieś w innym mieście albo w innym państwie, to może być też jakaś inna okazja, możliwość, szansa. Tutaj mogą być różne rzeczy, tak naprawdę. Ale dzięki temu wodniki mają właśnie ten nowy początek. Nowy początek, o którym też mówił Archanioł Gabriel. Czy to będzie początek zawodowy, czy jakiś inny, jakaś nowa możliwość. Tu jest, myślę, że trzeba będzie szybko zadziałać, bardzo konkretnie, bo tutaj karta kapłana też mówi, że to, co będzie się działo, będzie tak jakby z przeznaczenia, tak jakby z, no, jakby to powiedzieć, działanie sił wyższych. Że to jest po prostu dla Was. To jest dla Was. Może to być też jakaś konkretna osoba, bo czasami w karcie kapłana po prostu pokazuje się jakiś na przykład dla niektórych pracodawca, ktoś z tak zwanej góry w Waszej firmie, tam gdzie pracujecie. Więc też to może być czyjaś zasługa. Ja myślę, że po pierwsze tak, tutaj nie ma się co tego bać. Jeżeli będziecie chcieli wejść w te nowe działania, to trójka denarów pokazuje, że warto tutaj współpracować, warto przyjmować te nowe możliwości, nowe opcje, które się pojawią. Trójka denarów też mówi o tym, że dzięki temu możecie nawet podpisać właśnie jakieś nowe, bardzo konkretne umowy, bo jest to też karta podpisywania umów, takiego dogadania się i potem już współpracy, działania. To jest takie wspólne tworzenie, bardzo, bardzo dobra energia. Siedem denarów, karta codziennego takiego starania się, troski o to, co dla Was jest najważniejsze. Dla jednych mogą to być sprawy zawodowe, dla innych Wasze życie uczuciowe. Ważne jest tutaj, kochani, żeby te nowiny, te wiadomości wykorzystać właśnie w taki konstruktywny sposób, żeby właśnie zrobić na tym naprawdę, jakby to powiedzieć, wykuć na tym coś dobrego. Cokolwiek by to nie było. A As Buław może dodać Wam właśnie takiej ochoty do działania, takiego poweru i też dzięki tym nowym opcjom, nowym wiadomościom też możecie być po prostu bardziej kreatywni i warto to wykorzystać. Warto to wykorzystać. Pozdrawiam serdecznie, drogie wodniki. Działajcie, otwierajcie się na nowe rzeczy. To jest tydzień dla Was. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Rybki. Drogie rybki, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych ryb słonecznych, osób, które w znaku ryby mają ascendent, księżyc, Marsa, Wenus. Też jest to czytanie dla Was. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Ryby. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Paś mieczy, gwiazda i królowa kielichów. Rada, 8 kielichów. O, drogie rybki, piękne. Król buław z przełożenia. Kochani, przede wszystkim ta karta gwiazdy, która jest w środku czytania, bardzo, bardzo tutaj pięknie Wam wróży, bo jest to karta spełniająca życzenia, jak wiecie. A tu Archanioł Gabriel w tym tygodniu przychodzi z tymi nowymi, z tymi nowinami, z tymi są energią nowego początku. I te nowiny też tutaj się pojawiają. Paś mieczy, bardzo często są to właśnie wiadomości, są to tak zwane newsy.
I one tu w Waszym przypadku są takie spełniające marzenia. Czyli otwiera się jakaś przestrzeń do realizacji tego, o czym Wasze serce od dawna marzy. To jest Wasza królowa, prawda? Radą jest osiem kielichów. Osiem kielichów mówi: idź za swoim pragnieniem. Może ktoś będzie jechał, nie wiem, dostanie wiadomość, jest praca, ale musisz gdzieś tam na przykład pojechać. Czy zostawić tutaj coś za sobą i ruszyć, żeby spełniać swoje marzenia. To jest takie, ósemka kielichów tu jako rada, ona jest takim punktem zwrotnym. Ja myślę, że ten tydzień może być dla Was takim punktem zwrotnym. Może ktoś po prostu sobie uświadomi też, czego tak naprawdę w swoim życiu chce, czego pragnie Wasze serce, czy to od strony zawodowej, czy od strony uczuć. Może ktoś odważy się, na przykład będąc w podwójnym związku, pójść za miłością, prawda? Bo też w ósemce kielichów często tak jest, że czasami spakujemy tylko to, co najważniejsze, i ruszamy po to, żeby spełniać swoje marzenia, zostawiając za sobą dużo więcej. Czasami tak jest. No tutaj jest pójście za swoim szczęściem, pójście za miłością, za spełnieniem, za sercem. Więc tak to się tutaj pojawia. Oczywiście to może być nowa praca, to może być też wytyczenie sobie nowej drogi, jeśli chodzi też o sposób życia, prawda? Bo też tak może być. Król Buław z przełożenia to może być jakaś konkretna osoba w waszym życiu, czyli ktoś tutaj, partner, partnerka ze znaków ognistych, baran, lew, strzelec, ktoś, kto ma wpływ na całą sytuację obecną w waszym życiu, szef, partner, partnerka, prawda? Różnie to może być, ale też jest to karta energii zdecydowania, czyli ta karta tutaj jeszcze bardziej podkręca ten wybór, dokonanie tego wyboru. Ale ten wybór nie byłby możliwy, gdyby nie pojawiły się jakieś nowe okoliczności, nowe opcje, i myślę, że tutaj właśnie głównie o to chodzi. Coś tutaj do Was idzie dobrego, coś tutaj pomoże Wam spełnić Wasze marzenia. Otwierajcie się, kochani, na to i tutaj postępujcie zgodnie z Waszym sercem. Pozdrawiam serdecznie, drogie rybki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały tydzień. Baranki. Kochane baranki, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla baranów słonecznych? Osób, które w znaku barana mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus. Też jest to czytanie dla Was. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Barany. Barany, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Trójka denarów, czwórka denarów i as denarów. Rada cesarzowa. Dziewiątka mieczy z przełożenia. Kochani, to jest coś takiego. Gdzieś tam od jakiegoś czasu się nad czymś, była jakaś sprawa, jakaś sytuacja, może jakaś relacja, bo to jest czytanie ogólne, więc dla każdego to troszeczkę może co innego znaczyć. Coś, co spędzało Wam sen z powiek, coś, co żeście zastanawiali się, jak to rozwiązać, co z tym zrobić, żeby było dobrze. I tu ten tydzień takie rozwiązanie właśnie Wam przyniesie. Przede wszystkim główną kartą tutaj jest czwórka mieczy, karta, która jest, przepraszam, czwórka denarów, która jest w centrum czytania. Zresztą wyszły tutaj same denary. Ale powiedziałabym tak, rozwiązaniem, kochani, tutaj jest zrobienie tak, żeby tobie było dobrze. Tak bym powiedziała. Do tego ta cesarzowa też skupia uwagę na sobie. To jest skupienie uwagi na sobie. To jest taka kreatywność, ale chciałabym tutaj być dobrze zrozumiana. Tutaj nie chodzi o egoizm. Tutaj chodzi o
taką zdrową asertywność, tak naprawdę, taki zdrowy egoizm, po prostu asertywność. I to może być początek, tak jak tutaj jest as denarów, to może być początek do nowego życia właśnie w pełni takiego szczęścia. Jakieś wykorzystanie jakichś nowych możliwości, nowych szans, może jakaś właśnie opcja, okazja, nowina pojawi się w tym tygodniu i dobrze by było zacząć od siebie. To jest tutaj bardzo ważne. Też myślę, kochani, że ta czwórka denarów to może też wskazywać, żebyście, jakby to powiedzieć, troszeczkę ograniczyli swoją aktywność i skierowali wektor właśnie na siebie. Mniej po to, żeby dookoła zadowalać innych. Tak to się tutaj po prostu u was pojawia. Tu to jest tydzień, żeby skupić się na sobie, żeby zasadzić tutaj to ziarenko, prawda, tak jak ten as denarów, on przychodzi z taką, to jest taki nowy początek, typowa karta nowego początku. Może to być ten czas nowiu dla was, 29 czerwca. Może rzeczywiście zrobić jakiś rytuał związany z zasianiem jakiegoś naprawdę konkretnego nasionka w intencji swojej pomyślności, tego, żeby wam było dobrze, żeby sprawy się zaczęły układać tak jak trzeba, żebyście byli wy zaopiekowani. To jest tutaj, myślę, taka ważna rzecz, bo jakiś problem, może to być taki powracający problem, będzie miał szansę dzięki temu zejść wam z oczu. I dzięki temu wy będziecie mogły się poczuć naprawdę tacy szczęśliwi, pełni właśnie miłości, dobrobytu, tak jak cesarzowa. Ona się nie musi za bardzo o nic starać, po prostu musi przyjąć pewną rolę. A żeby przyjąć tę rolę, trzeba odpowiednio się zachować, trzeba pomyśleć o poczuciu własnej wartości. To jest tutaj bardzo ważna rzecz. Więc czy by to było zawodowo, na przykład w kolektywie jakimś, tak jak tutaj jest trójka denarów, czy w rodzinie, to warto po prostu postawić na siebie. I to jest tutaj naprawdę bardzo ważna rzecz. To jest nowa szansa, nowa możliwość, która od tego tygodnia może się zacząć. Może być jakaś okazja, żeby to wprowadzić. Archanioł Gabriel tutaj może wam właśnie pod tym względem pomóc. A zasługujecie na to. Zasługujecie na to, żeby olśniewać, drogie baranki, żeby być szczęśliwym. Pozdrawiam serdecznie. Korzystajcie z opcji, korzystajcie z okazji. Wszystkiego dobrego. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Byki. Drogie byki, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Byki. 27, a nie oczyściłam. Byki. 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Kapłanka. 8 denarów i siła. Rada. Paśki lichów. Ok, i z przełożenia 7 denarów. No tutaj 7-8 denarów mówi, że dla byków ten tydzień może być tak mocno związany z pracą i z waszymi codziennościami, różnymi obowiązkami i tak dalej, więc warto będzie skupić się na tym, ale też mogą pojawić się zupełnie właśnie jakieś takie zupełnie nowe opcje, bo mamy pazia kielichów. To jest ta rybka wyskakująca z kielicha, niespodzianka. Więc to, co tutaj Archanioł Gabriel
przychodzi z tą dobrą nowiną, to właśnie może być jakaś wiadomość, jakaś opcja, coś nowego, jakaś nowa możliwość, którą trzeba będzie w tym tygodniu wziąć pod uwagę. I ja bym powiedziała, kochani, żebyście próbowali nowych opcji, żebyście się otwierali na nowe możliwości, bo coś tutaj takiego może przyjść, co da wam tę siłę, o której mowa w czytaniu. Więc to może być coś, co w ogóle na ten moment nie bierzecie pod uwagę, bo jest karta kapłanki na początku, więc to jest coś takiego nieznanego. Coś, co gdzieś tam tylko intuicyjnie można wyczuwać. W ogóle myślę, że jak pojawi się taka jakaś nowa opcja, to tutaj trzeba będzie tej intuicji po prostu użyć. Ale też trzeba będzie to wprowadzić, po prostu wprowadzić do waszego życia, wykorzystać tutaj te możliwości. I to wam da naprawdę taki power do działania. Myślę, że ruszycie do przodu dzięki temu. Tak, to też dla niektórych może być takim umocnieniem waszej pozycji w danej sytuacji. Czy to miałoby być zawodowo, czy w jakichś innych sprawach. Warto rozglądać się za okazjami, za nowościami, za możliwościami. Tak jakby wysuwać takie, wiecie, czujki, czujki intuicji, bo coś takiego się może pojawić. Możecie też mentalnie porozumiewać się z Archaniołem Gabrielem i prosić go o znaki odnośnie właśnie tych możliwości, okazji, tych nowych początków, bo to też jest paść kielichów, też takie nowe początki może przynieść. Wszystko zależy od tego, czy wy to wykorzystacie, bo to jest bardzo przyjemna energia. To też mogą być, dla niektórych, to mogą być na przykład jakieś zaproszenia, więc też nie rezygnujcie w tym tygodniu, jak ktoś będzie was gdzieś zapraszał, bo na przykład na jakimś spotkaniu, czy na jakiejś imprezie, czy po drodze na imprezę, też tak może być, możecie spotkać kogoś, kto okaże się bardzo pomocny na przykład w realizacji waszych zamierzeń i tak dalej. A czasem jest tak, że dana osoba powie wśród wielu zdań, które wypowie jedno zdanie, które obudzi właśnie tę moc waszą. I będziecie mogli wykorzystać to, zadziałać i osiągnąć sukces. Pozdrawiam was serdecznie, drogie byki. Niech to będzie dla was bardzo udany tydzień. Bliźnięta. Drogie bliźnięta, co dla was? Jakie energie, jakie potencjały? Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was? Czerwca, 3 lipca 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla was, drogie bliźnięta, na ten czas? Bliźnięta, 27 czerwca, 3 lipca 2022 roku. Królowa buław, 8 denarów, 6 mieczy, rada, trójka kielichów. Ok, i cesarz z przełożenia. Wygląda na to, że bliźnięta myślą o wprowadzaniu tutaj jakichś zmian w waszą codzienność. Być może, że zostały już podjęte jakieś decyzje, że gdzieś już wewnętrznie przekonaliście sami siebie, lub sytuacje, w których jesteście, doprowadziły do tego, że podjęliście właśnie jakieś bardzo konkretne decyzje, czy to zawodowe, bo jest 8 denarów, czy jakieś decyzje związane z relacjami, bo też tak może być, ale wygląda na to, że ten tydzień może wam przynieść właśnie taką dużą ulgę już, takie poczucie, że sprawy ruszają, że udaje wam się uniknąć jakichś
wyjść na przykład z jakiejś trudnej sytuacji. Szóstka mieczy, no, karta brama, która właśnie przeprowadza na tak zwane te spokojniejsze wody życia. Więc myślę, że znajdziecie sposób na to w tym tygodniu i może tak być, że ktoś tu wam życzliwy po prostu wam pomoże. Ktoś otworzy wam drogę, na przykład jakiegoś wyjazdu bardzo często, albo nawet i dla niektórych przeprowadzki, bo sześć mieczy bardzo często też pokazuje właśnie przeprowadzanie się do jakiegoś innego miejsca po to, by realizować się lepiej. I królowa buław, dla niektórych to może być jakaś konkretna osoba, znak ognisty, baran, lew, strzelec, ale też może to być właśnie energia waszej decyzji, bo królowa buław jest zdecydowana, ona jest aktywna, ona dokładnie wie, czego chce, więc też w was, też, drogie bliźnięta, może ten duch ognia trochę właśnie tak wstąpić, żebyście zaczęły, drogie bliźnięta, działać. Ta karta cesarza też dodatkowo może oznaczać jakąś konkretną osobę, która wam może też pomagać, bo cesarz też to może być ktoś taki opiekuńczy, kto może pomóc wam w jakiejś konkretnej sprawie, czy to w jakiejś sprawie zawodowej, to może być wtedy wasz jakiś opiekun, promotor zawodowy, ale też może to być jakaś konkretna osoba, dzięki której te zmiany będą miały szansę nastąpić. Radą jest trójka kielichów, czyli zwróć uwagę na swoje relacje i pamiętaj, żeby dostrzegać swoje sukcesy, żeby umieć je też świętować. Ale też jest to karta, która właśnie bardzo często przypomina o tym, żeby cieszyć się życiem. Tutaj też jest, myślę, że to jest taka dosyć ważna rzecz, kochani, żeby cieszyć się życiem, żeby otwierać się na nowe możliwości, że czasem właśnie zrobienie jakiegoś takiego dużego kroku, jakiejś takiej zmiany, przestaje nas już tak bardzo jakoś gdzieś tam przerażać. Czasami dzięki temu, że są przy nas odpowiednie osoby, które będą nas wspierać i też o tym warto pamiętać. Bardzo ciekawy tydzień dla bliźniąt. Zwróćcie też uwagę na to wszystko, co dla was jest taką prawdziwą wartością, czy to od strony zawodowej. Tutaj ważne, żeby te podstawy były, żebyście to czuli, bo to też tutaj jest bardzo w tym tygodniu ważne. I też może się w tym tygodniu wykrystalizować coś zawodowo pod tym kątem. Coś, co może w przyszłości przynosić wam duże pieniądze. Pozdrawiam serdecznie, drogie bliźnięta. Niech to będzie dla was wspaniały, wspaniały tydzień. Kochani, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Otwierajmy się na te nowe rzeczy. Otwierajmy się na te dobre wiadomości. Niech one płyną do nas. Niech pomagają nam spełniać nasze marzenia. Bardzo wiele razy w tym dzisiejszym czytaniu u wielu znaków pokazywała się karta gwiazdy, dziewięć kielichów, dużo takich dobrych kart, więc mam nadzieję, że ten tydzień dla nas wszystkich będzie bardzo, bardzo korzystny. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i życzę cudownego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!